odzyskania niepodległości przez Polskę. Złożyliśmy wieńce, wiązanki, kwiatów pod obeliskami Polaków, bohaterów, ludzi, którzy potrafili zjednoczyć wszystkich Polaków o walce o wolność i niepodległość naszego kraju. Udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę. Wyraz wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy w walce poświęcili to, co najcenniejsze dla każdego człowieka. Oddali swoje życie z miłości do kraju i wiary w zwycięstwo. Dzięki tej ofierze złożonej przez nich mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których mówimy i posługujemy się językiem polskim, a także inne wartości narodowe związane z naszą państwowością. Miesiąc listopad to miesiąc zadumy i refleksji nad przeszłością. 101 lat temu pogrzebana Polska dźwignęła się po długoletniej niewoli. W ten dzień, 11 listopada, cały polski naród, rozdarty przez trzech zaborców, wołał radośnie: Polska wolna, Polska niepodległa, niech żyje wolna Polska.